Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest gra na Androida, no i która kosztuje około 14 zł, moi drodzy, i nazywa się, zgadnijcie jak, Draw a Stickman Epic 2, moi drodzy, czyli będziemy najpierw musieli narysować Stickmana. Narysujmy go, słuchajcie. To będzie nasz Stickman. Chociaż może nie. Nie, słuchajcie, nie. Zrobimy naszego Stickmana. Nasz Stickman to będzie, słuchajcie, kromka chleba, słuchajcie, to będę ja, to będzie Sucharek Brod, słuchajcie. Sucharek Brod. Słuchajcie, to jest właśnie nasz Stickman, Sucharek Brod. To jeszcze ręce narysujemy i w ogóle, słuchajcie. Proszę bardzo, jestem Brod Sucharek. Tak to wygląda, to będzie nasz Stickman. Tu możemy dorysować takie, o, proszę bardzo. Takie tutaj, ho, ho, ho. Rzeczy, a, dobra, tego nie zrobimy, ale tak wygląda nasz, słuchajcie, Sucharek Brotek. Dobra, słuchajcie, narysuj mi Stickmana. Oczywiście chciałbym wam przedstawić pracę Marcina. Bez ciebie YouTube dla mnie nie istnieje. Dzięki Marcinie, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chcecie wysyłać, a i to troszkę brzydko wygląda. Jeżeli chcecie wysyłać swoje prace, moi drodzy, to dodajcie mnie do znajomych na Facebooku Patryk Brodkic i na prywatną wiadomość wyślijcie mi swoje prace. No dobrze, mamy Stickmana i zobaczymy, co tutaj się stanie. Hello! O, proszę bardzo, mówi do nas. I think I need a name. Potrzebuję imienia nasz Stickman. Dobrze, to nazwijmy go. Oczywiście będzie to nazwa Brodkic TV. Brodkic. Że inaczej, Brodkic TV. Tak jest, moi drodzy, tak będzie nazywał się nasz Stickman Sucharek. My name is Brodkic TV, nice to meet you. Mi też ciebie bardzo miło poznać. I co się teraz stanie? It's a kind of lonely here. Okej, okay. I have an idea, draw a friend for me. A, musimy przyjaciela narysować, słuchajcie. You can touch. Okej, okay, dobra, mamy kredkę i narysujemy przyjaciela. No dobrze, narysujmy przyjaciela. Słuchajcie, narysujmy. Tylko może jakiś inny kolor weźmiemy. O, właśnie, w ten sposób. I narysujemy właśnie taką bagietkę, słuchajcie. Chleb, raw, fromage. To będzie przyjaciel. Słuchajcie, to będzie chleb. Nasz chlebowy przyjaciel, tak to będzie się nazywało, słuchajcie, tak, tak bochenek chleba będzie wyglądał, słuchajcie. Będzie miał nos. Oto nasz chlebowy przyjaciel, słuchajcie. Chociaż może oczy mu narysujemy, tutaj oczko i to będzie chleb przyjaźni. Tak będzie wyglądał, słuchajcie, chlebek. Chlebuś. Buś, chlebuś, to będzie jego przyjaciel. Proszę bardzo, narysowaliśmy mu przyjaciela. Hey, I'm chlebuś, let's go explore. Tak, będziemy eksplorować. Fajna gierka się zapowiada. Bardzo, bardzo fajna jest od 7 lat ta gra. Patrzcie, chlebek idzie. O nie, coś się na niego wylało. Nie. Chlebku, co się stało? Ojej, co się stało z chlebkiem? Gdzieś pobiegł. Co się dzieje? Lebuś? Dobrze, słuchajcie, i co teraz? Let's go, idziemy, słuchajcie, eksplorujemy teren. Okej, gdzieś ucieknie do jakiejś książki. Ej, podarł książkę. Chodźmy do niej i zobaczymy, co się tam stanie w tym świecie, moi drodzy. Draw a Stickman Epic, loading, no dobra. O proszę, co mamy tutaj? Ustawienia, music, volume, graphics, delay, replay. Okej, okay, mamy wszystko, co byśmy chcieli. Słuchajcie, continue, lecimy. Fajna gierka się zapowiada i to bardzo. Jesteśmy na jakiejś krainie, jakiejś mrocznej. Będziemy musieli coś tutaj zrobić. Dajcie znać, czy wam się gierka podoba w komentarzach, moi drodzy. Podoba się na pewno, wierzę w to. Wiejku, co tu jest? No dobrze. Co to jest? Jakiś listek. Możemy narysować coś. You have found your first pencil, czyli ołówek. You can use the leaf pencil to bring dead trees back to life.
O proszę, czyli możemy używać ołóweczka, żeby tutaj przywrócić drzewa do życia. Fajnie. Dobra. Proszę bardzo. I właśnie, przywróciliśmy kolejne, słuchajcie, kolejne drzewko do życia, więc musimy to zrobić. Pomalujmy te drzewa, żebyśmy tutaj, słuchajcie, żeby było fajnie. Pomalujmy je, Tu będzie takie drzewo. Tak zrobimy. I zobaczmy. Proszę bardzo, jest! Kraina będzie tutaj mlekiem i miodem płynąca. Tu jest jakiś, nie wiem, też jakiś fiolet. To nas rani, to fioletowe. No dobrze. Czy możemy się tu zregenerować? Nie bardzo. Tu jest jakiś kluczyk. Co to jest? Aha, potrzebujemy ołówka. I tu on jest. Nasz kolega, nasz przyjaciel go ukradł. Ale tak być nie może. Słuchajcie. No dobrze. Tutaj, o, mamy serduszko. Gdzie trzeba więcej narysować tutaj drzew. Bardzo fajna gierka, słuchajcie. Taka, takie... Jakby to powiedzieć, takie komputerowe, nie no, takie filmowe. Animacja taka, słuchajcie, fajnie to wygląda. Animacja taka rysowania, kolorowanki. Dobra, proszę bardzo. Tutaj jeszcze musimy coś narysować, bo widzę, że się nie udało mi do końca. Proszę bardzo, jest to drzewo. Okej, fajnie i będziemy mogli przejść tędy. Tutaj jeszcze trzeba przywrócić te drzewa do życia, słuchajcie. Możemy w ten sposób zrobić, możemy w ten, taką choinkę. Czemu nie? Proszę bardzo. Ojejku, tu źle, coś się nie zregenerowało do końca. Być może za małe narysowałem to drzewko. O, teraz się udało. Co tu jest? Ojejku, jaki potwór! Jakiś szczur czy coś. Słuchajcie. Będziemy musieli tutaj szybciutko narysować drzewo, tak jest, słuchajcie, żeby nas broniło przed tym panem niedobrym, z tym, nie wiem co on wpadł, do czego, z jakiejś mazi takiej dość złej. Dobra, zaraz cię tu pokonamy, mój drogi, tutaj dodamy sobie drzewo, dorysujemy, gierka zapowiada się fajnie, naprawdę, będę zrobił z tej gry serię, bo jest mega, jest fajną grą, słuchajcie. Stickman Draw. O proszę, popatrzcie, pokonaliśmy go. Mogliśmy tutaj narysować to drzewko. Bardzo ładnie. Czy coś tu jeszcze będzie? Chyba nie. Oho, coś się czai tutaj. O, jakaś pani. Któż to jest? Ale górnik jakiś chyba, odkrywca. A, klucz do wulkanu. Przepędzili ptaki. Zniszczyli wszystko, pola uprawne, miecze wrzucili, góry roztopili. Jeju, co tu się dzieje? Matko kochana. Help, o nie, te szczurki otoczyły tutaj tą. Trzeba jej pomóc. Narysujemy tutaj drzewka, spokojnie. Spokojnie, zaraz pomożemy, słuchajcie. Zaraz pomożemy, rysujcie. Rysujmy, słuchajcie, żeby te szczurki przepadły. Siną dal. Dobrze, proszę bardzo. Tyle ze szczurków. Jest, udało się. Dziękuję nam. Thanks. Musimy coś poskładać, te kartki do kupy, tak? No okej, no wiem, te drzewa malujemy, ale z wodą by się jeszcze przydało, tak? Oj, proszę, bo to jest wioska jakaś poniszczona. Rozumiem. Będzie trzeba ją odbudować w takim razie, im te domki. Over here, okej. No dobrze, they're trapped down here, okej, no są uwięzieni na pewno. Czekajcie, tutaj domaluję to drzewko, by się przydało na pewno. Oj, słabo to namalowałem, trzeba przyznać. Zaraz będzie więcej, słuchajcie, teraz powinno być lepiej. Proszę bardzo. Musimy przywrócić tą krainę do życia, słuchajcie. I to bardzo trzeba przywrócić. Szybko pomalujemy to właśnie w ten sposób. Dobra, jest, proszę bardzo, i ta kraina cały czas odżywa. No i zaraz tu przejdziemy, spokojnie, słuchaj, mój drogi, zaraz ci pomożemy, tutaj musimy drzewo domalować. Bardzo ładnie, tylko, aha, no dobra, tędy, tak?
tutaj wam domalujemy i będę mógł przejść tam do ciebie spokojnie, spokojna głowa, już nad tym myślę, pracuję. Pięknie, słuchajcie, udało się. Oj, patrz, on podlewa to i patrzcie, jakie wielkie drzewa powstają dzięki temu. Dzięki, nie ma za co, mój drogi. Okej, tu jest zapis, tak? Będziemy mogli w tym punkcie się regenerować. I dalej tutaj będziemy z tym drzewem robili, z tymi drzewami. Będziemy je rysować, zamalowywać, tak żeby ta kraina została odnowiona. Bo to jest dla nas bardzo ważne, moi drodzy. To bardzo, kolejne drzewo. Oho, i co tu się stanie? Znowu ktoś się wynurzy stąd. O nie, co to jest? O, wielki pan szczurek. Pokonamy cię na cacy. Dobrze, dobrze, niech on tutaj idzie po tych drzewach i do tego wielkiego drzewa. Tak jest, tak, udało się. Proszę bardzo, odblokowaliśmy następną lokację. Są nasi mieszkańcy uratowani i dostaniemy bonusowe serduszko z tego, co widzę. Zapewne. Nie ma za co. Okej, okay, i co to jest? Bonusowe serce, czyżby? You have found your first heart crystal. Collect more heart crystal to get more life. O właśnie. No ale żeby nie zapomnieć, moi drodzy, tutaj musimy dalej tą krainę odnawiać, bo widzicie, jak została zniszczona przez tą maź wodną. Więc w razie czego trzeba ją tutaj, tę maź, poniszczyć. Dobra. Bardzo ładnie. Tu jest troszkę jeszcze tej mazi, ale... No spoko, nie ma za co, moja droga. Fajnie, że cię mogłem uratować, pomóc. Cała przyjemność po mojej stronie. Dobra, te drzewka tu odnawiamy. Okej. Nie wiem, czy możemy niszczyć te elementy, tak? Dobra, no tutaj chyba wszystko już pomalowałem, moi drodzy. Wszystko, thanks, wszyscy mi dziękują, słuchajcie. Widzicie, jest bardzo fajnie. I tutaj zmniejszają się ta maź. Czemu ona się tak rusza? Bo będzie powoli znikać, tak mi się wydaje. Albo to jest po prostu taka animacja. Dobra, przejdźmy do dalszej części. O, i znaleźliśmy kartkę papieru, którą będzie można poskładać zapewne. Chapter complete. Ale nie znaleźliśmy wszystkiego z tego, co widzę, moi drodzy. Ukończyliśmy ten chapter, ale wszystkiego nie znaleźliśmy. Ciekawe. Okej. Jak widzicie tę krainę tutaj. Jest kolejna kraina. Dobrze, tylko... Co to za książka? Ciekawe, co ona nam da. Zaraz zobaczymy. Wow, fajna ta gra. Naprawdę polecam wam ją gorąco. Cóż to tu jest? You have discovered the sketchbook. You can use it to draw new stickman. Tap and drawing strap into game. As you discover new pencil, you can also draw new tools. Access your sketchbook at only using the sketchbook button. As you discover new pencils, you can also draw new tools. Zbrodkic TV, jak widzicie, to są... Możemy kolekcjonować i tak dalej, swoje... W swojej książce możemy nowych używać sobie stickmanów. No to fajnie, cieszy mnie to. Tylko, o, co się stało? Kartka papieru jakaś. O, potargana, tak? W szczępach. Ja bym sprawdził ten chapter 1, bo widzicie, tutaj jeszcze nie wszystko zostało przeze mnie odkryte. Tak, popatrzymy tylko i będziemy kontynuować naszą przygodę. No zastanawiam się, co ja tu jeszcze mógłbym zrobić. Jest ten chapter 1, ale znowu od początku trzeba to wszystko przejść? Nie mówcie mi. Oj, myszka mi się zacięła. Oj, oj, nieładnie. Dobra, bo tutaj zapomnieliśmy, słuchajcie, zrobić czegoś takiego. A popatrzcie, jeszcze w tę stronę mogę zrobić. Tu brakuje mi klucza. No właśnie, on jest tutaj. A, i wszystko od nowa trzeba rysować. Serio? Naprawdę? Halo? Halo, halo, panie Stickmanie. Tutaj potrzebuję klucza, jakby nie było.
Ciekawe, jak tam mogę przejść. Pewnie, jeżeli będę miał większej umiejętności, więcej pensili, to wtedy będę mógł przechodzić. Ojej, przepraszam was, moi drodzy, ale mi się kichło. Mam nadzieję, że to... Nie, że każdy z was mi powie na zdrowie, moi drodzy, a tymczasem idę, bo coś się chorować zaczynam. Moi drodzy, dzięki wam za uwagę, pozdrawiam Marcina, dziękuję bardzo serdecznie za ten fanart, a tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia, to była bardzo fajna gra i będziemy kontynuować z niej serię. Dajcie łapki w górę, trzymajcie się, pozdrawiam, pa, pa!